Drodzy Państwo, bardzo mi miło gościć dzisiaj Tomasza Matuszewskiego, burmistrza miasta Sanoka, a spotykamy się przy okazji no, upłynięcia, tak naprawdę, pięcioletniej kadencji. Panie burmistrzu, witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa również bardzo serdecznie. Panie Burmistrzu, od kiedy Pan objął Urząd Burmistrza Sanoka, no, minęło już sporo czasu. Czy w chwili, kiedy Pan obejmował to stanowisko, miał Pan jakiś plan działania? Które obszary uznał Pan za bardzo ważne? Czy ewentualnie musiał Pan w momencie, kiedy Pan objął to stanowisko, weryfikować swój program wyborczy? Startując na takie stanowisko, faktycznie przygotowany jest program wyborczy, którego chcemy się utrzymać, ale jak wiemy, realia i życie pokazało, w tych ostatnich pięciu latach dużo zmian, które musieliśmy podjąć. Te zmiany nie tylko były związane z weryfikacją tego programu wyborczego, ale przede wszystkim tym, co się wydarzyło wokół nas, wokół społeczeństwa sanockiego, polskiego, całego świata, bo mieliśmy do czynienia z pandemią na naszym obszarze, tutaj Sanoka. Mieliśmy również do czynienia z restrukturyzacją banku naszego PBS-u. Oprócz tego no, trafiliśmy na okres wojny, wojny na Ukrainie. I to wszystko, ta sytuacja geopolityczna miała tak naprawdę duży wpływ na to, co się wydarzyło podczas tej kadencji, ale też jakie działania musieliśmy podjąć. No i ten program musiał zostać zweryfikowany. To nie była tylko moja rola, ale też moich pracowników, spółek podległych naszych jednostek podległych to naprawdę ciężka praca, ale też ciężka praca zdeterminowana tym, że ważne decyzje musieliśmy podejmować takie, które przede wszystkim na początku miały być ukierunkowane na zdrowie sanoczne. Panie burmistrzu, wspomniał pan o okresie pandemii, czy trudno było prowadzić działalność samorządową? Bardzo trudno, my uczyliśmy się tego, nie tylko my jako samorząd tutaj nasz lokalny, ale też wojewódzki i w ogóle wszystkie te restrykcje, które gdzieś tam napływały z Unii Europejskiej, z, od naszego rządu, te działania, które musieliśmy podejmować, one były niezwiązane w ogóle z pracą samorządu, tylko z ratowaniem zdrowia mieszkańców, pomocą, następnie pomocą dla przedsiębiorców, weryfikacją tego, co jest ważne, a co nie. Tych środków nie mieliśmy w budżecie. Musieliśmy pisać poszczególne wnioski, dofinansowania, prowadziliśmy działania humanitarne z naszymi miastami partnerskimi współpracując. Wiele, wiele takich działań, które tak naprawdę ściągnęło nas z torów zarządzania miastem na właśnie te działania związane z pomocą dla zwykłego mieszkańca lub uchodźców, którzy do nas trafili w bardzo dużej liczbie. Czyli udało się. Udało się, ale to też jest praca nie tylko moja, praca wielu osób, którym w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo wiele osób mnie wspiera, ale też wielu mieszkańców, którzy otworzyli swoje domy, otworzyli swoje serca i dzisiaj możemy powiedzieć, że Sanok jest takim domem dla wielu uchodźców, którzy zostali w Sanoku. Mamy w naszych szkołach prawie 200 dzieciaków, które chodzą do szkół podstawowych, już nie licząc tych szkół średnich, które są zarządzane przez powiat Sanocki. My dzisiaj możemy być dumni. Ja jestem dumny z mieszkańców Sanoka, że faktycznie w takich chwilach potrafiliśmy się zjednoczyć, w takich chwilach pomogliśmy wielu osobom, które tej pomocy potrzebowało. Panie burmistrzu, nie ukrywam, że Pana działania dotyczące gospodarki mieszkaniowej są podziwiane przez Sanocza. Jak się Panu to udaje? Bo przecież jak popatrzymy wstecz, no niewiele się budowało albo wcale. A w tej chwili? Tak, udało się jest to, myślę, że jeden z ważniejszych punktów mojej, mojego programu wyborczego, ale też tej kadencji. Po 30 latach samorząd buduje. Buduje, jesteśmy tego świadkami. Z dnia na dzień widzimy, jak inwestycja postępuje na ulicy Ustrzyckiej. Oprócz tego na ulicy Pięknej oddaliśmy mieszkania dla, mieszkania komunalne dla kilku rodzin, a w tej kadencji to już prawie 80 mieszkań oddanych dla osób potrzebujących. Myślę, że weryfikując tą listę ostateczną, którą będę chciał na pewno podać już na koniec swojej kadencji, ta lista będzie taką satysfakcją nie tylko dla mnie, ale też dla moich pracowników i dla mieszkańców, którzy utrzymali te mieszkania, bo sytuacja diametralnie się zmieniła. Budujemy, pozyskaliśmy środki 27 milionów wyłącznie pozyskanych środków zewnętrznych, 21 w tej chwili przeznaczonych na budownictwo wielorodzinne, komunalne na ulicy Ustrzyckiej. Pozostałe 6 milionów dla spółki SIM Południe, która też będzie za niedługo już rozpoczynać budowę. No i cóż mogę powiedzieć, na remonty z Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskaliśmy dużo też środków, które pozwoliły nam remontować te mieszkania komunalne, a tych zasobów mamy bardzo dużo. Z tym, że musimy pamiętać o tym, że 80% tych zasobów to są mieszkania powyżej 100 lat. Także one potrzebują dużych nakładów finansowych do tego, aby można było zamieszkać w nich. Staramy się dlatego inwestować w nowe budownictwo. Panie burmistrzu, chciałem pana zapytać o drogi w mieście. Przejął pan urząd miasta w charakterze burmistrza wtedy, kiedy została oddana do użytku ta obwodnica Asanoka, ale później też co się działo bardzo dużo inwestycji drogowych bijemy rekordy mogę powiedzieć jeśli chodzi o środki pozyskane i inwestycje drogowe które zrealizowaliśmy w ogóle zmieniliśmy oblicze niektórych dzielnic jedną z takich dzielnic która była najbardziej zaniedbana jeśli chodzi o inwestycje drogowe to jest Dąbrówka Tutaj w tym okresie udało się zrealizować bardzo dużo dróg. Krakowska i Remanowska to są te dwie główne ulice, które są, były remontowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ale my robiliśmy dodatkowe, jakby takie mniejsze obwodnice, które dzisiaj służą z mieszkańcom Sanoka nie tylko tym mieszkającym w tej okolicy, ale również tym, którzy gdzieś często przedostawali się do pracy korzystając z tej infrastruktury drogowej. Także ja jestem bardzo zadowolony. Na samej Dąbrówce to jest około 40 milionów złotych już wydanych na inwestycje drogowe i to cieszy. To pokazuje, że nasza determinacja została gdzieś tam zauważona też przez Władze wojewódzkie i rządowe pozyskaliśmy bardzo dużo środków na ten cel. Takie ulice jak Piastowska, Pomorska, Stankiewicza, Witosa to są ulice, które potrzebowały wsparcia finansowego i udało się. Oprócz tego oczywiście cała infrastruktura z podbudową chodnikami, z oświetleniem została przebudowana i dzisiaj możemy cieszyć się tym, że Dąbrówka to jest jedna z dzielnic, która pozyskała bardzo dużo środków w ramach naszych wniosków, ale też można powiedzieć, że ta infrastruktura została zmieniona na bardziej bezpieczną i przyjazną dla mieszkańców. Nie byłoby tych inwestycji drogowych, oczywiście. Gdybyśmy nie, też nie podejmowali działań zrównoważonych na niektórych dzielnicach, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie, ważenie tych inwestycji, które są potrzebne mieszkańcom i udało się wyremontować drogi, które otworzyły nam nowe tereny, na przykład na dzielnicy Posada, ulica Łany, która dzisiaj może szczycić się nowym łącznikiem, który dobudowaliśmy w ramach inwestycji też strategicznych otwierając nowe możliwości dla przyszłych inwestorów wiemy o pasażu handlowym który będzie budowany już w następnym roku który można powiedzieć obejmie obszar około 10 hektarów a też wpłynie na ilość miejsc pracy dodatkowe podatki które wpłyną do miasta to wszystko pokazuje że Inwestycje w infrastrukturę drogową umożliwiają nam dalszy rozwój miasta. One powodują, że otwieramy nowe tereny, choćby nawet ulica Okulickiego, czyli łącznik do ulicy Okulickiego do zielonej strefy certyfikowanej, o której z pewnością jeszcze będziemy mówić. No właśnie, wspomniał Pan o ulicy Okulickiego i o zielonej strefie. Co tam się tak naprawdę teraz dzieje? W tej chwili jest prowadzone takie działanie związane z budową łącznika z ulicy Okulickiego do obwodnicy Sanockiej. My go podzieliliśmy to działanie na dwa etapy. Pierwszy etap jest to uzbrojenie strefy około 33 hektarów i budowa drogi zjazdowej z ulicy Okulickiego, która umożliwi podmiotom gospodarczym znajdującym się na tym terenie, a już wiemy, że mamy pierwsze podmioty, które już inwestują i budują, po prostu lepszy dojazd do tej infrastruktury. Ta strefa to będzie jedna z takich nietypowych stref w Polsce, ponieważ tu chcemy użyć dużo elementów, które będą związane z naszym projektem wodorowym. Przede wszystkim chcemy wytworzyć energię, zmagazynować i dostarczyć przedsiębiorcom, bo przedsiębiorcy dzisiaj już w następnym roku będą miały, mieli duży problem z tym, aby ich produkt, który zostaje sprzedany za granicę, musi mieć tak zwany certyfikat zielony, czyli 30% energii którą wykorzystują do produkcji tego produktu, muszą wskazać jako energię z odnawialnych źródeł energii. To chcemy stworzyć na tej strefie, jakby dając jako samorząd możliwość korzystania z tej energii, która jest stricte z OZE i te firmy już nie muszą inwestować w to, tylko skupiają się na swojej produkcji. Chcemy jako samorząd otwierać takie miejsca na terenie miasta. Takich miejsc będzie dwa, jedno to jest to, o którym wspomniałem, drugie przy budowie drugiego odcinka obwodnicy Sanoka chcemy zlokalizować na dzielnicy Olchowce. Panie burmistrzu, co ja jako mieszkaniec miasta Sanoka z tego będę miał? Zapytam wprost. Przede wszystkim to, że budżet miasta zostanie jakby doposażony o środki, które podmioty gospodarcze będą chciały zainwestować na terenie naszego miasta. Dzisiaj siłą miasta są jego przedsiębiorcy. My musimy o tym wszyscy wiedzieć. To, że burmistrz funkcjonuje w mieście, że są radni. To, że mamy jednostki, które musimy utrzymywać nasze obiekty, to jest tylko i wyłącznie siła naszych przedsiębiorców. Ponad 90% podatków to jest siła funduszy, które wpływa do budżetu i dzięki temu możemy te środki dzielić. Im więcej przedsiębiorców, tym lepszy budżet, tym więcej środków do wykorzystania, tym więcej środków nawet do zabezpieczenia wkładu własnego, aby kolejne środki, projekty wpływały, można powiedzieć, na rozwój miasta. To chcemy zrealizować, czyli podatnik Sanocki, jeżeli będzie widział, że ta strefa zielona się rozwija, jeżeli podmioty będą tam lokalizować swoje obiekty infrastrukturalne, tam nastąpi produkcja jakiegokolwiek produktu, to są środki, które wpływają na rozwój miasta. To my z tych środków będziemy mogli korzystać, inwestując w różnego rodzaju potrzeby, które mieszkaniec ma codziennie bardzo dużo. Czy możemy teraz powiedzieć o jakichś kwotach? To są milionowe kwoty, bo bierzemy pod uwagę budowę jednej hali, na przykład firma Rubber Company, jeżeli oddała jedną halę produkcyjną, z podatek jaki spłynął z tej hali, to jest rocznie podatek ponad milion złotych. Za milion złotych przy wkładzie własnym różnego rodzaju projektów, na przykład z dofinansowaniem 75-80%, jesteśmy w stanie naprawdę dużą kwotę uzyskać taką, która w. Wpłynie do miasta i będzie stanowić bardzo ważny punkt tego, abyśmy zrealizowali jakiś ciekawy projekt. Czyli gra jest warta świeczki? Gra jest warta świeczki i to jest droga, którą my musimy obrać, ponieważ w Sanoku takich stref brakowało. W ogóle lokalnie tutaj, w tej, tej strefie naszego subregionu Bieszczackiego, jest brak takich stref. Podmioty gospodarcze, które chcą zlokalizować e, swoją produkcję, szukają terenów, następnie muszą je uzbroić, a u nas już to będzie. Będzie teren uzbrojony i co najważniejsze, energia będzie dostarczana, już wyprodukowana przez nas. Panie burmistrzu, to zapytam jeszcze inaczej: czy jest coś, co może się nie udać w tym przedsięwzięciu? W tym przedsięwzięciu wszystko się uda. Ja zawsze jestem optymistą, stawiam sobie poprzeczkę bardzo wysoko i wierzę w to, że już za niedługo, zresztą te podmioty, które już się tam znajdują, że już za niedługo tam będzie dużo więcej jeszcze podmiotów gospodarczych, którzy zainwestują, ponieważ my na razie przygotowujemy ten teren, uzbrojamy będą odpowiednie zjazdy, będą uzbrojenie terenów, które spowoduje, że firma skupi się tylko na postawieniu hali produkcyjnej, a nie możliwości podłączenia do tej hali. Tutaj jest ten problem rozwiązany. Przedsiębiorca nie traci kilka milionów złotych na przygotowanie terenów, tylko już ma gotowy ten teren. Poza tym, tak jak już powiedziałem, 70% tych terenów będzie jakby przysłoniętych farmami fotowoltaicznymi. Po to, aby wytworzyć energię, zmagazynować i dostarczyć dla tych podmiotów, które z tej energii będą korzystać. To może być przysłowiowa złotówka. Oczywiście te ceny będą uzgadniane przez nas, tak, aby nam się to wszystko opłacało, ale na pewno będzie taniej niż obecnie. Dlatego przedsiębiorca szuka takiej lokalizacji. My wiemy o tym, i tworząc katalog inwestycyjny, widzimy, ile mamy takich informacji zwrotnych od przedsiębiorców. Czekamy, aż to powstanie, a my zaczynamy działać. Panie burmistrzu, jeszcze wrócę do jednego tematu. Wspomniał pan o nowych podmiotach. Nowy podmiot to także miejsca pracy. Czy jest pan w stanie oszacować, ile takich podmiotów może pojawić się w takiej strefie? W naszym studium wykonalności, mogę powiedzieć Państwu, mamy pierwsze wyliczenia, które pokazują, że jeżeli zrobimy te dwie strefy gospodarcze o łącznej powierzchni ponad 150 hektarów, z tym, że prawie 100 hektarów będzie przeznaczonych pod farmy fotowoltaiczne, a 50 łącznie pod hale produkcyjne, jesteśmy w stanie stworzyć nawet do 8 tysięcy miejsc pracy. To jest bardzo dużo, ale to też pokazuje naszą determinację, bo wiemy, że Sanok na to zasługuje. W przypadku połączenia Sanoka z S19, a o no to bardzo mocno walczymy, myślę, że nie tylko ja, ale też władze lokalne, innych samorządów i, i całych Bieszczad, również z przedsiębiorcami, bo pamiętamy, że do Ministerstwa Infrastruktury złożyłem prawie 8 tysięcy podpisów w ciągu dwóch tygodni naszych lokalnych podmiotów gospodarczych i mieszkańców, którzy podpisali się pod taką petycją. Jeżeli Sanok zostanie przyłączony do S19, to stajemy się takim głównym traktem w Bieszczady, Chociaż teraz już jesteśmy, ale jeszcze bardziej rozwiniętym. Dziś przez obwodnicę sanocką przejeżdża około 1 500 tysięcy turystów do 1,800. Przy połączeniu z S-19 myślę, że 2 miliony zostanie przekroczone. Musimy ich zatrzymać w sanoku. No tak, jak oni gdzieś tam po drodze będą chcieli zostać u nas na chwilę. Mogą odwiedzić wiele miejsc, które tak naprawdę przyciąga turystów. No, muzeum budownictwa ludowego mamy, muzeum historyczne. Tak, a dzisiaj ten dojazd, ten dojazd do Rzeszowa do Sanoka trwa nieraz półtora godziny. My chcemy ten dojazd skrócić do 45 minut. To jest na pewno dla nas i dla podmiotów tutaj inwestujących w Sanoku to jest bardzo ważne. Niektórzy dojeżdżają do, do Rzeszowa nawet do pracy, a wiemy o tym, że jeżeli będą odpowiednie warunki pracy w Sanoku, to na pewno ktoś nawet z Rzeszowa będzie mógł pracować w Sanoku. Czy mówimy o tym odcinku Sanok, miejsce piastowe? Rozumiemy? Tak. Sanok, miejsce piastowe, między miejscem piastowym a skrzynią będzie taki zjazd, który w tej chwili jest zlokalizowany jego końcówka jest zlokalizowana w miejscowości pomiędzy Zarszynem a Długim, ale z tego co wiem, mam informację, kanał środowiskowy ma być robiony aż do Sanoka. No byłoby to fantastyczne rozwiązanie. Tak jest. Panie burmistrzu, ostatnio <laughs> było o słynnym osuwisku na Górze Parkowej. Ja się z tego śmieję, ale proszę mnie zrozumieć mnie źle, bo zrobiła się wokół tego no taka mała pyskówka polityczna. Jakby Pan się do tego odniósł? No właśnie powiem szczerze, że to jest chyba związane z taką naszą mentalnością. Każdy chciałby tutaj lokalnie zarządzać tym, co się dzieje u swojego sąsiada. Takie mam odczucie i takie mam wrażenie, że często te błędy są popełniane przez to, że ambicja nam każe walczyć do końca. Ale doszło do porozumienia. Ja jestem zadowolony. Najważniejsze jest to, że prace zostały rozpoczęte. Pokazaliśmy, że możemy dojechać na ten obszar, że już inwestor wykonawca realizuje. My, jako inwestor, stworzyliśmy odpowiednie warunki do tego, aby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Kolejna inwestycja idzie do przodu. Także miejmy nadzieję, że już takich problemów nie będzie. Czyli rozumiem, że temat jest załatwiony? Temat jest załatwiony, zamknięty, idziemy do przodu. Doskonale.